Rozdział 16. Pierwszy list do Koryntian. Komentarz. Osiągnąwszy główny cel swego listu, jakim było rozprawienie się z moralnym niedbalstwem i błędnymi naukami w zgromadzeniu w Koryncie, apostoł kończy rozważania kilkoma praktycznymi pouczeniami dotyczącymi darów materialnych. Jednocześnie powiadamia wierzących Koryncie o swych dalszych planach i przekazuje informacje dotyczące innych sług Pana. Wersety od 1 do 4. A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Każdego pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę, a gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych lub pilnych, sumiennych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli by uznano za wskazane, żebym ja się tam udał, pójdą ze mną. W pierwszych czterech wersetach apostoł porusza temat datków na potrzeby świętych. Słuszną rzeczą są składki na zaspokojenie materialnych, codziennych potrzeb obdarowanych sług Pana, którzy udzielili nam duchowej pomocy. Nadarzają się też okazje, kiedy konieczne jest materialne wsparcie biednych z trzody pańskiej. Szczególne potrzeby świętych w Jerozolimie w tamtym czasie były powodem zorganizowania takiej właśnie finansowej zbiórki. W tym mieście była wielka ilość wierzących, którzy cierpieli prześladowania. Prawdopodobnie znajdowało się tam również wiele wdów i sierot. Z listu do Hebrajczyków dowiadujemy się, że spotkała ich także grabież mienia. Porównaj Hebrajczyków, 10 rozdział, 34 werset. Niegdyś Ewangelia dotarła do narodów nieżydowskich z Jerozolimy, zatem sprawiedliwe było, żeby ci wierzący, którzy otrzymali od braci z Jerozolimy duchowe dobra, podzielili się z nimi w potrzebie dobrami materialnymi, których posiadali pod dostatkiem. Składka miała być przeprowadzana regularnie, każdy miał odkładać zgodnie z tym, co otrzymał od Boga. Koryntianie na potrzeby zbiórek mogli wyznaczać swych własnych zarządców. Apostoł, dobrze znany świętym w Jerozolimie, zadeklarował, że poleci ich i pośle z listami. Gdyby obecność apostoła miała również okazać się wskazana, to gotów był pójść do Jerozolimy w towarzystwie wybranych delegatów z Koryntu. Wersety od 5 do 9. A przyjdę do was, gdy przemierzę Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził u was, zaś być może zatrzymam się albo nawet przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę, dokądkolwiek pójdę. Nie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli, a w Efezie pozostanę aż do zielonych świąt, albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. Mówiąc o składce, apostoł wspomniał o swych odwiedzinach w zgromadzeniu w Koryncie. Teraz ponownie nadmienia planowaną wizytę i przyznaje, że jednak zdecydował się odłożyć ją w czasie. W wielkiej łasce i mądrości nie uzasadnia im swojego zwlekania. W drugim rozdziale drugiego listu do Koryntian mógł otwarcie odsłonić przed nimi szczegółowo, dlaczego wówczas nie mógł do nich przybyć. Teraz informuje ich, z jakiego to powodu zatrzymał się na dłużej w Efezie, w mieście, z którego pisał ten list. Tam otwarte zostały drzwi dla owocnej działalności, jednakże i przeciwników Ewangelii było wielu. Gdy Pan otwiera drzwi, to możemy być pewni, że i diabeł z pewnością wzbudzi wielu oponentów.
Jednak apostoł był prowadzony przez Pana, który te drzwi otworzył. Wersety od 10 do 11. A gdyby przybył Tymoteusz, baczcie, żeby bez bojaźni przebywał u was, bo dzieło Pańskie sprawuje jak i ja. Niechaj go więc nikt nie lekceważy, a wyprawcie go w drogę, w pokoju, aby przyszedł do mnie, bo czekam na niego z braćmi. Koryntianie mogli spodziewać się odwiedzin Tymoteusza, stąd też apostoł polecał go w sposób szczególnie dostosowany do okoliczności. Tymoteusz wykazywał nieśmiałe, lękliwe usposobienie, zatem Koryntianie mieli zwracać uwagę na swoje postępowanie tak, aby ten młody brat mógł przebywać wśród nich bez bojaźni. Apostoł podkreśla również, że jego młody wiek nie powinien być powodem lekceważenia go. Czy moglibyśmy wyobrazić sobie wznioślejszą formę polecenia tego młodego sługi Bożego niż odwołanie się do faktu, że Tymoteusz nie tylko sprawował dzieło Pańskie, ale wykonywał je w tym samym usposobieniu, co apostoł Paweł? Młodzieniec ten doprawdy urzeczywistniał wezwania apostoła skierowane do zboru w Koryncie, nawołujące do naśladowania go jako ucznia samego Chrystusa. Werset 12. A co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, żeby poszedł do was z braćmi, ale on w żaden sposób nie chciał tym razem pójść. Przyjdzie jednak, gdy czas po temu będzie. Chociaż sam apostoł Paweł wówczas nie czuł się gotowy, aby odwiedzić zgromadzenie, nie znaczyło to jednak, że inny sługa pański nie powinien był tego uczynić. Najwyraźniej apostoł był zdania, że Apollos mógłby okazać się pomocny dla świadectwa w Koryncie. Stąd też gorąco go namawiał, aby tam się udał. Jednak Apollos nie chciał tego uczynić. A apostoł uszanował jego decyzję, dając mu całkowitą wolność w postępowaniu zgodnie z przekonaniami, jakie posiadał. Wersety od 13 do 14. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. Święci w Koryncie nie powinni być zależni od sług pańskich. Dlatego niezależnie od tego, czy słudzy ci do nich przybędą, czy też nie, Koryntianie są wezwani do czuwania. Zawsze niestrudzony przeciwnik wymaga z naszej strony nieustannej czujności. Po drugie, mieli trwać w wierze. Jedynie niezachwiana wierność wobec prawdy w każdym jej aspekcie jest w stanie uchronić przed fałszywą nauką wśród wierzących. Zdolność do stałego bycia w pogotowiu, umożliwiająca odparcie ataków wroga oraz dotrwania w wierze powinny być uzupełnione przez męstwo. W Koryncie niestety wielu wierzących zachowywało się cieleśnie, zgodnie ze starą zmysłową naturą, udowadniając przez to, że byli jeszcze duchowo niedojrzali, choć już dawno powinni byli dorosnąć. Po czwarte, bycie mężnymi wymagało od nich również bycia mocnymi, to znaczy, jak powiada apostoł w innym liście, bycia mocnymi w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, pierwszy werset. Po piąte, duchowa moc wyraża się w miłości, dlatego to apostoł dodaje, wszystko niech się dzieje u was w miłości. Ach, ileż to znakomitych i słusznych rzeczy praktykowanych jest w zgromadzeniu Bożym, chociaż są podejmowane z zupełnie błędnych motywów, gdyż u ich podstaw nie ma miłości. Święci w Koryncie stracili czujność, w dużej mierze charakteryzowały ich beztroska i nieuwaga. Zamiast trwać w wierze, snuli przeróżne, nieużyteczne rozprawy, spekulując i zaprzeczając nawet tak fundamentalnym prawdom jak ta o zmartwychwstaniu. Zamiast być mężni, naśladowali skażone drogi tego świata. Słabość była u nich bardziej widoczna niż moc.
zaś samolubstwo częściej spotykane niż miłość. Z pewnością każdy z nas postąpi dobrze, biorąc sobie te poważne napomnienia do serca. Wersety od 15 do 18. A proszę, właściwie napominam, a napominam was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Achai i że poświęcili się służbie dla świętych. Proszę, abyście i wy poddali się takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. A cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata i Achaika, bo oni pod waszą nieobecność was zastąpili. Podnieśli bowiem na duchu mnie i was. Szanujcie więc takich mężów. Tu pojawia się kolejne ważne napomnienie, które apostoł łączy z grupą sług godnych uznania jako przykład takich, którzy sami poświęcili się służbie dla świętych. Niekoniecznie byli to mężowie obdarzeni użytecznymi dla całego Kościoła darami takimi jak zwiastowanie lub nauczanie, które mogłyby zapewnić im wiodące miejsce. Oddanie się służbie Panu było tym, co ich wyróżniało. Istnieje niebezpieczeństwo, że nie docenimy ich służby, spoglądając z większym uznaniem na tych, którzy przez powierzone im publiczne zadania oraz dary zajmują zwykle pierwsze miejsca i są łatwo dostrzegalni. Apostoł wyraźnie nawołuje, aby szanować skromnych i oddanych dziełu Pana ludzi i poddać się im. Taką podległość jesteśmy winni każdemu, który współpracuje w Bożym dziele. Apostoł uznał ich ważną służbę, dostrzegł ich troskę i istniejące w Koryncie problemy. Służba ich nie polegała na zapewnieniu doraźnej pomocy w zwykłych, doczesnych sprawach, lecz miała charakter duchowego posilenia, orzeźwienia wierzących. Jest to potwierdzone przez drugi list, z którego dowiadujemy się, że apostoł odrzucił wszelką pomoc zboru w Koryncie odnośnie zaspokajania jego doczesnych potrzeb. Możemy o tym przeczytać w 2 Koryntian, 11 rozdział, od 9 do 10 wersetu. Wiersze od 19 do 20 z rozdziału 16 pierwszego listu do Koryntian. Pozdrawiają was zbory azjatyckie. Pozdrawia was w Panu serdecznie Akwila i Pryscyla ze zborem, który jest w ich domu. Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. W tej części listu przekazywane są pozdrowienia od zgromadzeń w Azji. Szczególne pozdrowienia posyłali Akwila i Pryscyla, których apostoł spotkał w Koryncie jako pierwszych. Widzimy to w Dziejach Apostolskich, 18 rozdział od 1 do 2 wersetu. To w ich domu gromadził się zbór. Apostoł poleca Koryntianom wzajemne pozdrowienie się pocałunkiem będącym wyrazem braterskiej miłości. To zwyczajowo przyjęte przywitanie miało odbywać się w świętości. Wiersze 21 do 24. Ja, Paweł, dopisuję to pozdrowienia ręką moją. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen. Apostoł własną ręką dopisuje pozdrowienie od siebie. Jest to dowód, że on sam dyktował list. Możemy to zobaczyć też podobne w 2 Tesaloniczan 3:17. Na koniec załącza słowo ostrzeżenia, które znajduje się jedynie w tym liście. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata. Jak wiemy, Maranata oznacza Pan przychodzi lub Pan przyjdzie wkrótce. Z tych słów możemy wywnioskować, że rychłe przyjście Pana objawi, że istnieją tacy, którzy rozsiedli się na miejscach pośród ludu Bożego, ale nigdy nie zostali prawdziwie dotknięci Jego miłością. Ludzie tacy nie posiadają miłości do Pana i nie należą do Niego. Apostoł pragnie, aby łaska Pana była ze świętymi w Koryncie.
Swój list zamyka gorącym zapewnieniem Koryntian o jego osobistej miłości do nich. Nie było to jednak zwykłe ludzkie uczucie, lecz prawdziwa miłość w Chrystusie Jezusie. Niezależnie od tego, jak ostry i dobitny był ton jego listu, motywem apostoła Pawła była prawdziwa miłość. W ten sposób apostoł był wierny udzielonemu w 14 wierszu napomnieniu, kiedy to pisał: wszystko niech się dzieje u was w miłości. Koniec rozważania pierwszego listu do Koryntian, koniec komentarza.